Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Kolejny punkt odpowiedzi Burmistrza na interpelację i zapytania radnych i przewodniczących sesji. Odpowiadając na zapytanie w sprawie pożaru tutaj lokalu w Drobinie, chciałbym zdementować, panie radny, że doszło do takiego incydentu podobnego, jak miało miejsce to w 2015 roku. Akcja gaszenia przebiegała sprawnie. Nie zabrakło nawet litra wody podczas tej akcji. Wszystkie procedury, które obiecaliśmy sprawdzić w ubiegłym roku po tym incydencie, zadziałały. Wszystko było w jak najlepszym porządku. Hydranty miały wodę, akcje można było prowadzić z hydrantów i tutaj potwierdza mi to i pan Tadeusz Unieski, który bezpośrednio uczestniczył w akcji, i pan prezes Szykulski z Remondisu, który też dostał relację od swojego pracownika, który również zadbał o to, żeby jak najlepsze ciśnienie było na tym odcinku, na którym się paliło. Także wszystkie procedury zadziałały i chciałbym naprawdę zdementować tutaj te pogłoski. Jeżeli chodzi o progi zwalniające i znaki na ulicy Gospodarskiej i Zaleskiej, trochę się uśmiecha pani radna, bo tak naprawdę ja ubolewam, żeby tego dofinansowania nie dostaliśmy, bo ta ulica naprawdę wymaga pilnego remontu. I te progi zwalniające, to one de facto naturalnie się na tej ulicy wytworzyły, że tam nie da się szybciej pojechać. Natomiast co do ograniczenia tego tonażu, to tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to naprawdę trzeba zrobić z głową, bo nasi mieszkańcy również tam docierają dużymi samochodami, żeby ich w żaden sposób też nie zablokować, i również pobliskich rolników, którzy żeby wywieźć swój towar z gospodarstw rolnych, no też muszą się jakoś dostać do tej sieci krajowej dróg. Ale tutaj zastanowimy się jeszcze nad tym tematem i żeby tutaj ruszyć. Tak jak zobowiązałem się, w przyszłym roku również spróbujemy ten projekt przedłożyć, bo myślę, że na chwilę obecną to jest tak w centrum Drobina, główna ulica, która naprawdę powinno się ten stan tych ulic poprawić. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Kusińskiego, pan sekretarz tutaj ma informację. Szanowny panie przewodniczący, panowie radni, panie radny, tak się złożyło, że przed chwilą mieliśmy okazję też rozmawiać z pracownikiem oddziału rejonowego tutaj na terenie naszego obszaru Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, i jak wiemy, sytuacja jest następująca. W tym obszarze na drodze nr 60 w tej chwili zostaną odnowione, narysowane takie pasy. Ja nie jestem specjalistą drogownictwa, więc może popełnię błąd, ale takie pozwalające na zatrzymywanie się autobusów. Natomiast tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, założenie jest takie, że w najbliższym terminie Urząd Miasta i Gminy Drobin na wniosek czy to pana radnego, czy ewentualnie z własnej inicjatywy będzie próbował usunąć drzewa, które tam powodują brak określonej widoczności. Co do przedłużenia tej linii, o której mowa, linii ciągłej, bo taki był wniosek komisji, to przyznam się szczerze, że w tej kwestii na razie nie mamy stanowiska. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o pytanie pana radnego Wawrowskiego o skutki nieodnoszenia podatków, to powiem tak. Generalnie ruch zrobiliśmy w ubiegłym roku. Ja programowałem to w ten sposób, żeby to również się na następne lata
troszeczkę, rożeczkę przekładało ten ruch podatkowy i dla mnie już samo to, że utrzymujemy te podatki na tym poziomie jest dobre, bo mamy te pieniądze, a wiem jak jest, jaka jest sytuacja w rolnictwie, jakie są ceny płodów rolnych, co się dzieje u przedsiębiorców, także myślę, że dodatkowe obciążanie jeszcze naszych mieszkańców, czy to rolników, czy przedsiębiorców, dodatkowymi kosztami no mogłoby niefajnie działać tak, na ich portfele i doceniam to, że po prostu, że i tak jesteśmy na tym poziomie z ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o reformę oświaty, to tak naprawdę szczerze przyznam, że oprócz szumu medialnego to nic do nas, do gminy jako jednostki i do żadnej gminy na chwilę obecną nie dociera. Nie wiemy, jak to ma do końca ten projekt nowej ustawy wyglądać, jak to ma ta oświata być organizowana, bo nie mamy żadnego oficjalnego stanowiska ministerstwa w tej sprawie. Natomiast negatywnie nam się odbiła reforma związana z pójściem sześciolatków do szkół. Ubyło nam w szkołach około 90 dzieci, co spowodowało, że Ministerstwo Finansów, myślę, że to w dużej mierze spowodowało, że Ministerstwo Finansów proponuje nam na przyszły rok budżetową subwencję oświatową w wysokości nieco powyżej 1 100 000, gdzie w 2015 roku, w 2014 było to 7 900 000, tak? A w 2015 oprócz subwencji, którą pozyskaliśmy z rezerwy celowej, czy łącznie z tą rezerwą, to było 8 900 000, tak? Także tutaj... Na ile Panie Burmistrzu, bo chyba będzie pomylił z tą kwotą. Jaka ma wysokość? Przepraszam, może coś źle powiedziałem. Na bieżący projekt, na 17 rok, Ministerstwo Finansów proponuje nam 8 100 000. Natomiast mówię, w 2015 roku była to kwota łącznie z tą rezerwą, którą pozyskaliśmy, 8 924 000. W tym roku mamy 8 373 000. Także troszeczkę to zatrzymanie skutkuje nam tym, że tą subwencję na przyszły rok no, rząd nam trochę okroił, tak? Czyli o ile nie jest oprócz tej rezerwy? W porównaniu do czego? Jeżeli chodzi... Już mówię, Panie Radny. W tym roku mamy 8 373 000 subwencji oświatowej. Na przyszły rok jest zaplanowane przez Ministerstwo Finansów 8 109 000. Czyli te 200 000, o których mówił Pan. Na 6 lat. Pan Radny. Bo na przedszkole. Wszystko jest tu. Ministerstwo chyba wszystko uwzględniło, tak? Aha, ale chyba uwzględniło, to dobrze jest. No także to jest, no faktycznie jest to dla nas wyzwanie, no ale przenosić znowu na podatki te 200 000. No mam nadzieję, że coś może się jeszcze w lutym zmieni, ale... Także ciężko teraz po prostu stwierdzić, ile tak naprawdę realnych kosztów jeszcze poniesiemy w związku z reorganizacją tych szkół, bo nie możemy tak naprawdę jeszcze podejść do ustalania siatki placówek. Także dużo znaków zapytania jeszcze w tym temacie, bo nie mamy aktów wykonawczych, tak? Nie mamy aktów wykonawczych, mamy tylko doniesienia medialne. Jeżeli chodzi o opłatę za wodę, tu mamy kolejny raz przykład szumu medialnego, tak? Bo z jednej strony słyszymy
że w sprawie projektu tutaj prawa wodnego, stworzenia nowej instytucji, która miała zająć się poborem właśnie opłat od wydobytej wody, były prowadzone projekty. Później pani premier powiedziała, że to nie będzie wpływało na ceny wody, a tu prezes na ostatniej komisji też nam mówił, że jednak coś jest na rzecz. Też nie wiemy tak naprawdę, jak to zafunkcjonuje. Dlatego prośba do państwa radnych, aby przedłużyć tak jakby funkcjonowanie tych taryf, które są do lutego. Może do tego czasu coś się rozstrzygnie i wtedy będziemy podejmować decyzję, co będziemy po prostu robić, jak prowadzą. Mam nadzieję, że może się uda uniknąć po prostu jeszcze tych dodatkowych kosztów. Jeżeli chodzi o drogę na Górki Olszyny przez las, to chciałbym powiedzieć tak, że myślę, że w tym roku dużo zrobiliśmy w tym temacie, wycinek tych krzaków przy tych drogach. Cały czas działamy. Teraz pani prezes mi odpowiadała w przerwie, że Setropie jest czyszczone drogi w Setropiu. Powiem tak, skupiliśmy się tak logicznie na głównych ciągach, bo te zaległości z iluś lat jest ciężko nadrobić nawet w 2 lata, żeby dojść do wszystkich dróżek, tym bardziej, tak jak pani mówi, takich pobocznych, gdzie rolnicy dojeżdżają do pola. Myślę, że systematyczną pracą jesteśmy w stanie również i na tych drogach doprowadzić do takiego stanu, żeby były one przejezdne, drożne, żeby nikt nie urywał lusterek, żeby oczyścić, ale to musimy sobie jeszcze chwilę czasu w tym temacie dać, żeby to dopracować. Jeżeli chodzi o proces administracyjny w kwestii dochodzenia należności od firmy, która nam tutaj zawaliła ze studium, to tutaj panu mecenasowi może pan powiedzieć się. Witam państwa. Szanowna pani radna, w tej sprawie został wniesiony pozew do sądu rejonowego w sierpcu. Na skutek tego pozwu wniesionego przeze mnie w imieniu miasta gminy Drobin, sąd rejonowy w sierpcu nakazem zapłaty zasądził na rzecz miasta gminy Drobin kwotę 11 095,83 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 kwietnia 2016 roku oraz kwotę 3 738,75 zł tytułem kosztów zwrotu postępowania. Natomiast, no jak każde orzeczenie w tym kraju, również nakaz zapłaty podlega zaskarżeniu. W tym tygodniu dzwoniłem do sądu w sierpcu. Jeszcze pozwani mają kilka dni na ewentualne złożenie sprzeciwu od tego nakazu. Mam nadzieję, że go nie złożą, wtedy nakaz się prawomocny. Jeśli złożą, no sprawa jeszcze się troszkę przeciągnie. Jeżeli chodzi o spółkę i radę nadzorczą, powiem tak, tu jeżeli chodzi o odwołanie prezesa, mówię, trudno, jeżeli ktoś przychodzi i zmieniły mu się plany życiowe, żeby go na siłę zatrzymywać. Jest to rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron na prośbę zainteresowanego. Dlatego też nie chciałem po prostu, żeby dalej to wyciągnąć, tylko zadziałać tak, żeby wszystkie procesy, które mamy w spółce zaplanowane, żeby poszły dalej. W związku też do państwa radnych prośba o przychylne ustosunkowanie się do tych uchwał. Jeżeli chodzi o Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza jest powołana. Zasiadają w niej pan Andrzej Malaga, pan Dariusz Jakubowski i pan Jarosław Szymański. Także dziękuję za propozycję, ale Zgromadzenie Wspólników jest w zasadzie burmistrz, jest to organ wykonawczy gminy. Biorę całą odpowiedzialność za spółkę. Myślę, że jestem otwarty zawsze na państwa propozycje i dałem tego dowód chociażby przy kwestii odwołań,
przy elektrowniach wiatrowych, tam gdzie uznaliśmy, że mecenas proponowany przez Państwa będzie lepszy, skorzystaliśmy z jego usług. Natomiast w tej sprawie proszę o zaufanie do mojej osoby i tutaj chcę zadeklarować, że w przyszłym roku na rocznicę powstania tej spółki spółka na pewno złoży Państwu sprawozdanie merytoryczne z działalności wszystkim radnych oraz będzie poddana badaniu przez biegłego rewidenta księgowego, także będzie to czasokres, który pozwoli Państwu, myślę, właściwe wnioski co do spółki podjąć. Także taka jest tutaj sytuacja. Jeżeli chodzi o pomniejszenie zwrotu za projekty, nie mamy jeszcze, w zasadzie nie prowadziliśmy takich projektów, z których mogłyby być jakieś korekty finansowe. W związku z tym nie było takich elementów, gdzie byśmy musieli zwracać jakieś pieniądze do instytucji wdrażających. Dopiero w zasadzie jesteśmy przed tym procesem, tak, bo mamy sprowu na 3 miliony złotych na drogi powiatowe, teraz mamy termomodernizację, mamy projekt wsparcia dla bezrobotnych. Tam ewentualne tego typu rzeczy mogą się pojawić. My zamierzamy nie dopuścić do tego, żeby się cokolwiek w tym zakresie pojawiło, żebyśmy musieli po prostu jakieś pieniądze dotacyjne w tym względzie oddawać. W tych projektach, które prowadziliśmy do tej pory, oprócz pomniejszeń wynikających z rozstrzygnięć poprzetargowych, nic takiego nie miało miejsca. Jeżeli chodzi o poprawę drogi w kierunku Brzechowa, Panie Radny, ja tutaj Pani Kierownik słyszę, myślę, że z pracownikami oceni, jak ta sytuacja wygląda. W miarę posiadanych środków postaramy się zareagować, tak? Jeżeli chodzi o koszty projektu na Stawami, o które pytał Pan Radny Mielczarek. Panie Radny, wszystko jest w protokole z ostatniej sesji, jest w sprawozdaniu moim międzysesyjnym. Proszę, żeby Pan zajrzał po prostu do tego sprawozdania, dobrze? Jeżeli chodzi 200 tysięcy szkoła więcej, to również tłumaczyliśmy Panu na komisji. Jest to Pan zadawał pytanie. Nie wiem, czy Pan do końca ma takie, ale okej. Jeżeli chodzi, to jeszcze raz powtórzę. Ciężko jest zaplanować w oświacie, czy ktoś pójdzie na przykład urlop dla podratowania zdrowia, tak jak na przykład jest w przypadku dyrektora z Rogotwórska. To są takie elementy. Oświata jest chyba jednym z najtrudniejszych działów, który jest do zaplanowania w budżecie, bo tam wszystko układa się w zależności od zapotrzebowania. Od tego, ile mamy dzieci z orzeczeniami, ile mamy dzieci z opiniami, które nakazują na wdrożenie jakichś dodatkowych zajęć lekcyjnych. Takie elementy. I jak Pan Skarbnik tłumaczył, 3 etaty podratowania zdrowia, 100 tysięcy nie ma. A z tego, co pamiętam, Pani Kierownik mnie poprawi, ile mamy teraz nauczycieli? 7, 8? 4 takich na ten. Także stąd wynikają również te rozbieżności między planem, to co założyliśmy, a to co wykonujemy w trakcie roku i konieczność przesunięcia ten. Czyli te pieniądze są przeznaczane na bieżące funkcjonowanie szkół. Jeżeli chodzi o procedowanie nad studium, Panie Tyczy. To znaczy, jeżeli chodzi o procedowanie nad studium, to ono jest rzeczywiście dwuwątkowe, bo pierwsza część procedowania dotyczyła wykonawcy, wobec którego w tej chwili wnieśliśmy roszczenia i na tym etapie przygotowania studium do Państwa Radnych, z tego co wiem, została w drodze mailowej przekazana informacja, w jakim zakresie studium zostało opracowane i można było wnosić wnioski do tegoż projektu studium. W tej chwili, tak jak tutaj w sprawozdaniu burmistrza była przekazywana informacja, została powołana gminna komisja do zatwierdzenia tego, do prac nad tym studium.
I pomimo tego, że w zasadzie okres z możliwości wnoszenia wniosków do studium upłynął, to do prac komisji można jak najbardziej w dalszym ciągu swoje spostrzeżenia i wnioski wnosić i one przez komisję będą rozpatrywane. No, myślę, że widać nie problem. Tak, chcemy bardzo tutaj w tym elemencie z każdym z Państwa współpracować, żeby ten projekt odpowiadał na potrzeby i naszych mieszkańców, i całych zbiorowości. Także liczymy na to, że Państwo się włączycie w pracę nad tym projektem. Jeżeli chodzi o sytuację w Hucnie, no, bardzo mi przykro słyszeć, że do takich incydentów na terenie Hucyna dochodzi. Chciałbym tylko sprostować Pani Sołtys, bo odpowiedź na pismo Pani mieszkańcy otrzymała z naszej strony, co możemy w tej kwestii zrobić, co było związane ze sprzedażą alkoholu. To też jest uwarunkowane przepisami i to nie jest tak, że którykolwiek prezydent, burmistrz, wójt danej gminy, mając przepisy prawa, może tak twardą ręką powiedzieć nie. Jeżeli wnioskodawca składa wniosek, tak, spełnia on wymogi prawne, organ raczej nie ma możliwości, żeby wydać opinię negatywną. Chyba że znajdą się przesłanki do tej negatywnej decyzji w postaci tego, co jest opisane po prostu w prawie. Czyli na przykład, nie wiem, zachodzi, że jest sprzedaż alkoholu małoletni, sprzedaż nietrzeźwym. Takie sytuacje to będą udokumentowane. Wtedy jest możliwość z naszej strony reakcji, samo z siebie no, nie możemy po prostu też takiej decyzji podjąć. Druga kwestia, ja ubolewam, że na Kudzynie jest trochę właśnie podział między mieszkańcami bo wiadomo, obiektem, gdzie odbywają się te imprezy, jest obiekt remizy OSP, czyli mienie Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarnia w Kudzynie, tak? Czyli u waszych mieszkańców, tak? I to jest w zasadzie też musicie ze sobą po prostu porozmawiać o tych uwarunkowaniach, tak? Czy chcecie, czy nie chcecie. My nie możemy nikogo też wygiąć na kolanie i powiedzieć nie. Tak jak ktoś ma taką wolę. No, po to jest to stowarzyszenie, po to działają. Taką formułę chcieli spróbować, próbują. Ma takie incydenty, no przykre, ale to jest sprawa karna w moim odczuciu i powinna być badana przez policję. Tak? Tutaj ten element zarówno zaboru tego mienia w postaci tego telefonu, jak i pobicia. Tak? To nie jest kwestia tutaj do końca, w której gmina ma jakieś kompetencje. Musi być zgłaszane notorycznie na policję, jeżeli takie incydenty występują, to musi być zgłaszane, bo to jest jedyna możliwość tak naprawdę reakcji na te incydenty. Jeżeli chodzi o gaz ziemny, o który pytał Pan Sołtys Jankowski, dlaczego Drobin, tak? Drobin ze względu na to, że jest to skupisko oczywiście dla spółki koszty inwestycyjne są ważne. I tutaj powiem tak, to może być dobry początek, tak? Ale pierwsze to musi być też od nas ta inicjatywa, od mieszkańców, że my chcemy tego dobra, tak? Tego dobra w postaci gazu ziemnego, czy to do opalania naszych mieszkań, czy chociażby do kuchni gazowej, które posiadamy. To jest taki tutaj projekt, na razie badanie rynku przez Państwową Spółkę Gazowniczą.
na ile będą możliwości, na ile będzie nasze zapotrzebowanie w miarę rentowne również dla tej spółki, żeby tą operację przeprowadzić. Także to nie traktujcie tego jako już coś, co się, nie wiem, za chwilę dokona, tylko na razie mówię, badamy możliwości, badamy potrzeby. Badamy potrzeby. Bo po co coś robić, jak na przykład mieszkańcy powiedzą temu projektowi nie. Nie kupimy gazu takiego, bo nie chcemy, bo nie wiem, bo nie stać nas. No, różne mogą być odpowiedzi. Gdy będzie zainteresowanie ze strony mieszkańców w postaci ankiet, myślę, że wtedy doprowadzimy do spotkania, na którym mieszkańcy będą mogli porozmawiać właśnie z przedstawicielami tej firmy. Z rozmów, jakie ja prowadzę, wynika, że jeżeli będzie pozytywna wola mieszkańców, to projekt ten może już wypalić w przyszłym roku. Może już wypalić w przyszłym roku. Tylko jest potrzebna tak naprawdę tutaj wola i dobra kalkulacja, że firma po prostu stwierdzi, że im się ta inwestycja w Droginie opłaci. W każdym bądź razie informuję, że taka możliwość może być w przyszłym roku, może już ten proces inwestycyjny w przyszłym roku się rozpocząć. Pytanie pana sołtysa Zborowa, pan przewodniczący, tak dotyczyło pana przewodniczącego. Jeszcze wcześniej pan Mieczarek pytał o liczenie dzików, wyniki i czy polują. Panie radny, i pierwsze i drugie pytanie dotyczy sfery mojego życia osobistego, a nie związanego z pracą w samorządzie i nie chcę, nie byłem nigdy zwolennikiem, nie jestem i nie będę wiązania życia osobistego, czy nawet życia zawodowego ze sferą tutaj samorządową, także nie czuję się zobowiązany do odpowiedzi panu na to pytanie. Natomiast tutaj jako może pan być zainteresowany tym ewentualnie, czy w związku z moimi zajęciami osobistymi występuje jakieś zagrożenie dla rolników, hodowców, to z kolei dotyczy sfery życia zawodowego. Także jeżeli ma pan jakiekolwiek wątpliwości, na pewno są takie instytucje, które na te wątpliwości mogą pan odpowiedzieć. Jeżeli będzie pan zainteresowany po sesji, zapraszam, bo to nie wynika z mojej złej woli. Tylko jestem przeciwnikiem i nie zamierzam wprowadzać precedensu pytaniem o życie osobiste jakiegokolwiek radnego urzędnika. Także tą sprawę myślę, że mamy załatwioną. Natomiast do pana sołtysa. Panie sołtysie, cały czas czekam na zorganizowanie spotkania. I ja i burmistrz, jeżeli pan zorganizuje spotkanie wnioskowe, tak jak się umawialiśmy, przychodzimy i rozmawiamy o temacie tak, żeby tak to załatwić, żeby wszystko było jak trzeba. I mam wrażenie, że chyba tak się umawialiśmy, że a jeżeli nie, to ale mówię, to mi się wydaje, że najwłaściwszym teraz momentem jest zebranie wnioskowe, podjęcie decyzji, bo tak jak pan oczekiwał, że zostanie podpisane takie zobowiązanie, że do jakiegoś konkretnej daty, konkretny odcinek drogi będzie zrobiony, tak jak rozmawialiśmy o tym, że jeżeli nie tak, że trudno, powiedzmy w ten sposób, że trudno jest się zaoblikować do wykonania konkretnych czynności w takim zakresie, na jakie pan to oczekiwał, biorąc pod uwagę nasze możliwości budżetowe i o tym rozmawialiśmy, ale będziemy dążyć do tego, żeby mieszkańcy tego obszaru byli usatysfakcjonowani. Dlatego prośba, organizuje pan spotkanie, przyjeżdżamy i ja, i burmistrz, i rozmawiamy tak, żeby, przepraszam, pan radny z tego okręgu, wiedziałem, że kogoś mi brakuje, ale przepraszam, panie radny. I tu jesteśmy cały czas otwarci i raczej będziemy zdeterminowani wszyscy do tego, żeby ci mieszkańcy byli w miarę naszych możliwości finansowych, mogli być zadowoleni z dalszych ustaleń. Pan powiedział, że pan nie będzie. To znaczy, panie sołtysie, być może się nie zrozumieliśmy, także bardzo pana przepraszam, właśnie wyglądało wyszło na to, że ja czekałem na pana, pan na mnie. Być może się nie zrozumieliśmy, bardzo przepraszam, ale wydaje mi się, że to będzie najwłaściwsza droga, żeby też dla pana, myślę, że w odpowiedni sposób komfortowa, jeżeli będziemy rozmawiali,
mieszkańcami, tak żeby pan nie był też, że przekazał pan to czy tamto, ktoś będzie miał pretensje, mogłeś powiedzieć tak czy siak. Wszyscy ci mieszkańcy zainteresowani będą, myślę, że w miarę swojego zaangażowania będą mogli w tym uczestniczyć i wtedy podejmiemy, mam nadzieję, że takie decyzje, które będą dla wszystkich satysfakcjonujące. Dziękuję. Szanowni Państwo, odpowiadając na zapytanie Pani Soty z Chudzyna, pragnę poinformować, że faktycznie już docierały do mnie i w tym tygodniu, i w poprzednim tygodniu takie głosy odnośnie stanu technicznego tej drogi. Na ostatnim posiedzeniu zarządu powiatu poruszyłem ten temat. Postaram się położyć destrukt w te dziury, na razie rozwiązać problem doraźnie. Oczywiście biorąc pod uwagę też warunki atmosferyczne, jeśli na to nam pozwolą. Korzystając z okazji, chcę również Państwu powiedzieć, że w trakcie są dwie inwestycje powiatowe. Pierwsza inwestycja to jest Drobin Gralewo do granicy z gminą Raciąż i druga inwestycja, która została rozpoczęta dzisiaj w miejscowości Kłaki. Do 30 listopada bieżącego roku te inwestycje będą zakończone. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, ja jak w wstępie swojego wystąpienia powiedziałem, nie jestem za podnoszeniem podatków, a zwłaszcza podatku rolnego, ale nie odpowiedział Pan Burmistrz na najważniejsze pytanie. Czy nie podnoszenie podatków nie będzie skutkować w latach następnych obniżeniem subwencji ogólnej? Bo jestem radny drugą kadencję i takie miejsca miały, że subwencja na lata następne była obniżana ze względu na to, że nie podnosiliśmy podatku. Bo skoro mamy pieniądze sporo, no to państwo obniżało te subwencje. Dziękuję. Jeżeli mogę odpowiedzieć, to powiem tak. I tak jesteśmy ze stawkami podatkowymi poniżej tak naprawdę tych stawek ministerialnych, żeby nie działo się tak, jak pan radny tutaj sugeruje, to trzeba było po prostu do wszystkie podatki do stawek ministerialnych proponowanych przez ministra zaproponować. Ja uważam, że byłoby to za duże obciążenie dla naszych mieszkańców. Pocieszająca wiadomość, że na przykład tak jak w porównaniu do podatku rolnego stawka ministerialna maleje, bo koniunktura na rynkach jest, jeżeli chodzi o cenę żyta, niższa, także ta różnica nam się troszeczkę zmniejsza i wtedy ten uszczerbek również mamy mniejszy. Proszę bardzo, panie radny. Drodzy Państwo, woli wyjaśnienia nie zamierzam pana przewodniczącego życia prywatnej kierować, w Boże. Tylko Państwo Sołtysi byli na spotkaniu OASM i miało być liczenie, mieli być na tym myśliwi, weterynaria, mieli być żołnierze, więc prosimy o przedstawienie nam wyników, jakie były z tego. A druga sprawa, mam ulotkę tutaj z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i w tej ulotce jest zapisane, jak zapobiegać afrykańskiemu pomoru świń. Ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta, w szczególności osobom, które w ostatnim czasie przebywały na terenie kraju, gdzie wystąpiło ASF lub brały udział w polowaniach na zwierzęta łowne. Więc dlatego widzę tu związek, bo pan, jeżeli nadmienił, że pan coś tam poluje, czy tam nie poluje, więc się pytam. A jeśli pan pochlebnia, zbiera pan krew, bierze, także istnieje obawa, że może zostać przeniesiona ta choroba, dlatego się pytam. Dziękuję bardzo. Panie radny, więc raz jeszcze dziki, czy były liczone, to jaki jest wynik, to nie jest pytanie do mnie, jeżeli nawet brałem udział w takim liczeniu, to nie zostałem, nie otrzymałem takiej kompetencji, żeby udzielać informacji na ten temat, a tak jak pan wcześniej mówił, jeżeli ma pan wątpliwości, czy moja praca zawodowa jest wykonywana osobiście, to na pewno nie jest to właściwe miejsce i ten właściwy czas na rozwiązywanie wątpliwości związanych z wykonywaniem mojej pracy zawodowej.
Także podtrzymuję swoje stanowisko, będę je podtrzymał, będę go bronił i to bez względu na to, czy pan mnie teraz pyta, czy ktoś zapyta pana, czy ktokolwiek inny radny, innego radnego. Czy sprawy zawodowe, czy sprawy osobiste. Zostawmy na inne okazje. Myślę, że mamy tutaj wystarczająco dużo zajęcia, problemów związanych z pracą samorządową. Kolejny punkt to są uchwały Rady Miejskiej w Drobinie, podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Drobinie. Jako pierwszą mamy uchwałę Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta i gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2017. Czy państwo radni macie jakieś pytania, wątpliwości? Bardzo proszę pana radnego. Szanowni państwo, Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja tylko bym proponował o zmianę publikacji tego aktu prawnego, a mianowicie wpisać Dziennik Ustaw 2016 roku, pozycja 1817, bez tych późniejszych zmian. Dziękuję. Gdyż od 8 listopada ukazał się tekst jednolity tego aktu. Dziękuję. Panie mecenasie? Z jaką pozycją pan mówi? 1817. Bez późniejszych zmian. Na komisji po prostu pracowaliśmy jeszcze w starym, tak jakby tutaj w nomenklaturze, bo tekst jednolity, tak mam tu informację, że w międzyczasie się wprowadzone. Czyli tak naprawdę o to poprawkę, tak? Zmiana podstawy prawnej. Prosiłbym chwilę czasu, tak, istotnie 8 listopada w Dzienniku Ustaw został ogłoszony tekst jednolity ustawy o działalności pożytku publicznego w Ontariacie, pozycja 1917, także jak najbardziej uzasadniona zmiana. Czyli zmiana dotyczy podstawy prawnej, tak? Czy możemy potraktować jako autopoprawkę? Zmienia się numer pozycji w Dzienniku Ustaw. Zamiast pozycja 239 z późniejszymi zmianami, pozycja 1600. Czyli możemy podekować jako autopoprawkę. Kto z pani panów radnych jest za wprowadzeniem zmian do projektu uchwały Rady Miejskiej, który nie zaproponowany przez pana radnego radnickiego. To jest przeciw. Kto się wstrzymał? Zmiana została wykonana i bardzo proszę jeszcze o uwagi
mównicę. Kto z pań panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Rybnickiej w uchwaleniu programu współpracy miasta i gminy Torlice z organizacjami pozarządowymi w roku 2017. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie uchwała została podjęta. Kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej w Rybnickiej w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w mieście Rybnia oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego typu zawarcia umowy dzierżawy. Proszę bardzo o uwagi wnioski formalne do tej uchwały. Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Trobinie w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w mieście Trobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego typu zawarcia umowy dzierżawy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała Rady Miejskiej w Trobinie w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Proszę bardzo, czy Państwo radni macie? Bardzo proszę, Pan Radny. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, ja tylko mam takie pytanie, może uwagę, bo w paragrafie 2 pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z i w punkcie 3 jest wymieniony katalog. Uważam, że jest to katalog zamknięty, bo są wymienione takich jak okulary, aparaty słuchowe, elementy protetyki stomatologicznej. Może dopiszemy i inne, bo na przykład jakby ktoś potrzebował sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, to już nie dostanie w ramach tego rodzaju świadczeń, bo jest katalog zamknięty. To może dopiszemy i innych. Dziękuję. Panie mecenasie, czy czytać zapis, czy wprowadzenie takiej zmiany? Konsekwencje ewentualnie takiego zapisu? Tu pisze,
ustala się wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 97% pobranej terminowo od tej kwoty. Czy te 97%, jak na przykład jest 800 zł w czwartek, tak przypuszczenie, czy tam 1000 zł, to z tego inkasent dostanie 97%? Zapis funkcjonuje w zasadzie w tych uchwałach. Co roku jest to związane z tym, że operator targowiska nie może tak jakby tych opłat zbierać sam, bo to jest jurysdykcja tutaj właśnie urzędu, tak? Czyli on musi się po prostu z tych opłat rozliczyć, natomiast ta różnica, która wynika 97%, to jest to, żeby urząd mógł sfinansować sobie zakup bloczków tych dokumentów poboru opłaty. Ja mam jeszcze jedną uwagę do tej uchwały. W paragrafie 3 zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Punkt 1, punkt 2. Pobór opłaty targowej powierza się dzierżawcy targowiska, to jest i wykropkowany. Taką uchwałę mamy podjąć? Nie. Ta była przesłana, poprawiona uchwała i w punkcie 2 jest zapis. Pobór opłaty targowej powierza się operatorowi targowiska, to jest spółce inwestycyjno-mieszkaniowej w Drobinie. Taki jest zapis tej uchwały. Proszę bardzo o uwagi i wnioski formalne. Nie widzę, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej Drobnie w sprawie wprowadzenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie miasta i gminy Drobnie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej Drobnie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2017 rok. Bardzo proszę, czy macie Państwo uwagi wnioski formalne. Bardzo proszę pana radnego. Pana burmistrza, mam prośbę o przybliżenie motywów, jakimi się pan kierował, przedstawiając uchwałę w takiej formie. W związku z wnioskiem wyartykułowanym przez Komisję Rozwoju o zróżnicowanie stawek wnioskowaliśmy o wprowadzenie dodatkowej wyższej stawki w pełnej wysokości dla handlu wielkopowierzchniowego. Dla pełnej wiedzy tu obecnych prosiłbym o wyjaśnienie, o doprecyzowanie, dlaczego uznał pan za stosowne zaniechać tego zróżnicowania. Dzięki. Panie Radny, to było przedmiotem naszych rozważań na specjalnej komisji, która się zebrała w tej kwestii. Wydaje mi się, że tą kwestię ustaliliśmy już na komisji, że nie zmieniamy w tym zakresie, jeżeli chodzi o podatki od nieruchomości od przedsiębiorców. Nic. Tak, do takiego wniosku komisja doszła, dlatego motyw był, żeby to przedłużyć w takiej formie i zaproponowane w takiej formie, jakie były uzgodnienia na komisji. Proszę bardzo, uwagi wnioski. Może to właśnie, jako że nie byłem w tej części komisji, bardzo bym prosił o doprecyzowanie motywów, dlaczego postanowił pan z tego jednak zrezygnować. Tu przypomnę, że w ubiegłym roku wnioskowaliśmy byliśmy bliscy uchwalenia tej dodatkowej stawki wyższej dla handlu wielkopowierzchniowego. Wtedy to zostało z przyczyn formalnych zdjęte, jako że istniała obawa, że nie uzyskamy opinii UOKiK-u na temat takowego zróżnicowania. Według szacunków z roku poprzedniego mogło nam to przynieść gminie 15 tysięcy dodatkowego dochodu z tego podatku.
dlatego bardzo bym prosił, bo kiedyś pan sygnalizował, że z różnych przyczyn pan uważa, że można by zaniechać tego, ale później z tego swojego stanowiska i ostatecznych motywacji przy tej decyzji pan nie przedstawił, przynajmniej ja takowego stanowiska nie poznałem. Dziękuję. Szanowni Państwo Radni, to Wy stanowicie prawo miejscowe. Rozmawialiśmy na ten temat na komisjach. Nie przypominam sobie, czy Pan Radny był, czy nie był. Jeżeli nie był, a jest to Pana komisja, no to trochę też nie fajnie. Z tego, co kojarzę, tłumaczyłem w ten to sposób, że uzysk, tak jak Pan powiedział, to jest tam tak naprawdę na wielkości 15 tysięcy złotych, natomiast dochodzą różne dodatkowe obciążenia i administracyjne w stosunku co do pozostałych przedsiębiorców. Dodatkowo komisja tutaj nie zaproponowała tak jakby wyrazistego brzmienia tej uchwały, która by pozwalała na zapisanie i obronienie przed UOKiK-iem tego projektu uchwały. W związku z tym, z tego co kojarzę, komisja wypowiedziała się w tej sprawie, żeby pozostawić to tak jak do tej pory to obowiązywało. I ja wykonuję to, co Państwo ustaliliście na komisji. Proszę bardzo, wnioski formalne. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Robinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2017 rok? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Mam jeden głos wstrzymujący, uchwała została podjęta. Przeciwny. Tak, jeden przeciwny, jeden wstrzymujący. Tak czy inaczej uchwała została podjęta, przepraszam. Przepraszam za nieścisłość i wyszedłem. Kolejny punkt to uchwała Rady Miejskiej Gdynia w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie miasta i gminy Robin w ramach pomocy de minimis. To jest nowa rzecz. Bardzo proszę, czy macie Państwo uwagi, wnioski? Bardzo proszę, Pan Radny Rybicki. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja tylko bym się chciał upewnić, bo jest tu taki zapis w uchwale, że zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z nową inwestycją i utworzenie nowych miejsc pracy, czyli jest spójnik i. Czyli mam rozumieć, że przedsiębiorcy, którzy nawet zatrudnią dużą ilość osób, to i tak nie będą mogli skorzystać, a nie poczynią żadnych inwestycji z tego zwolnienia. Dziękuję. Panie Radny, paragraf 5, zwolnienie od podatku przysługuje, tak? I tutaj faktycznie dotyczy nowych rozpoczynających przedsiębiorców. I punkt 2, dla pozostałych przedsiębiorców działających na terenie miasta i gminy Drobin. I tutaj poszczególne przypadki w tym czyli jeżeli nasz przedsiębiorca, który już funkcjonuje na rynku, rozszerzy działalność do tych progów, które są zapisane w tej uchwale, również będzie miał szansę ubiegania się o te zmiany. Nawet jeżeli inwestycji nie poczyni żadnej? Dlatego prosiłem Państwa radnych, żebyście się zapoznali z tym projektem. Jeżeli będą jakieś właśnie uwagi co do poszczególnych zapisów, to chętnie ich z Państwa radnych tutaj na ten temat po prostu podyskutujmy i zróbmy ten projekt, żeby on w miarę wszystkie sytuacje odpowiednie. Mam wrażenie, że to będzie widać na poczuł czasopisma, panie mecenasie, jeżeli można, bo rzeczywiście, tak jak pan radny zauważył, w paragraf 1 jest spójnik, który wydaje się być jednoznaczny, natomiast potem dalej w rozwinięciu jest. Chwila przerwy, okej. 10 minut. A to może jeszcze moja uwaga, można? Bardzo proszę. Dotykał samego, bo
tu w uzasadnieniu mamy, że żeby przyciągnąć inwestorów, ale i tym samym zmniejszyć bezrobocie. I to jest tak ogólnie. Bezrobocie uważam, że na terenie gminy drogi. I wydaje mi się, że należałoby, chyba może w tym punkcie piątym, w paragrafie 2, punkt 5, utworzenie nowych miejsc pracy, ale myślę, żeby to było dla mieszkańców gminy drogi, bo utworzy miejsca pracy i zatrudni mieszkańców gminy drogi, bo bezrobocie u nas jest duże, a może zatrudnić, nie wiem, z Ukrainy kogoś albo z innej gminy i my z tego nie mamy nic. Jak mieszkańca zatrudni, to przynajmniej w formie podatku PIT wrócą nam jakieś tam pieniądze. No i się zmniejszy bezrobocie na terenie gminy drogi. Myślę, że można by było tutaj dopisać z pierwszeństwem zatrudnienia mieszkańców gminy drogi w tym punkcie 5, paragraf 2. Bo nie możemy, bo może nie mieć odpowiednich kwalifikacji na jakieś tam stanowisko i wtedy może zatrudnić kogoś tam z zewnątrz, ale generalnie jeśli tu są chętni do pracy z kwalifikacjami, to pierwszeństwo, żeby mieli mieszkańcy gminy drogi. Jeszcze nie mogę, już tak na gorąco, jak rozmawiamy o tym projekcie. Panie Radny Lewicki, tak, tutaj moją intencją jest to, żeby powstała nowa inwestycja, czyli rozwój jakiegoś przedsięwzięcia, która będzie generować nowe miejsca pracy. Wtedy zwalniamy przedsiębiorcę, który już prowadzi działalność. Czyli musi coś stworzyć i stworzyć jednocześnie miejsca pracy. Myślę, że nie słuchają. Szanowni Państwo, 5 minut przerwy, ewentualnie w kuluarach.